pojawiły się historyczne środki finansowe na budowę dróg. Nie tylko oczywiście na budowę dróg, ale jeżeli chodzi o budowę dróg, to jest po prostu to wyjątkowa kadencja. Nigdy nie było w historii samorządu, w historii Polski tak dużych pieniędzy na budowę dróg. Wszystko to dzięki oczywiście rządowi Mateusza Morawieckiego, ale też dzięki naszym wspaniałym parlamentarzystom, dzięki naszym wspaniałym liderom Prawa i Sprawiedliwości na województwo podlaskie. Pan starosta i cała drużyna tutaj właśnie z powiatu sokólskiego są wręcz liderami pozyskiwania środków w ramach rządowego funduszu dróg. Także serdecznie za to gratuluję, ale cieszę się, że wspólnie z parlamentarzystami możemy dbać o to, żeby faktycznie ta infrastruktura drogowa się w naszym regionie i w tej części naszego województwa rozwijała. Szanowni Państwo, jeżeli do tego dodamy jeszcze drogi ekspresowe, które są realizowane tutaj właśnie na terenie powiatu sokólskiego, to przecież droga S19, droga S8, niedawno przyjęta do planu budowy dróg krajowych i ekspresowych do 2030 roku, plus drogi wojewódzkie jeszcze, no to już faktycznie wygląda to imponująco. Powiat sokólski jak zwykle jest tutaj liderem. Udaje się Wam, nie wiem jak to robicie, no, dzięki temu, że jesteście po prostu skuteczni, dobrze zorganizowani, pozyskujecie ogromne środki, które pozwalają budować drogi powiatowe, drogi gminne. Z tego co pamiętam, powiat ponad 14 milionów złotych, gminy kolejne kilkanaście milionów złotych, 26-27 milionów złotych, które w najbliższych miesiącach trafią tutaj, aby polepszyć warunki życia mieszkańców powiatu sokólskiego. To kolejny program, w którym powiat sokólski pokazuje, że można te środki pozyskiwać. Dzięki temu nie tylko mieszkańcom Sokółki, ale także innych gmin żyje się lepiej. Pan starosta Reczko w mojej opinii jest chyba najefektywniejszym starostą w województwie podlaskim, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków dla własnej ziemi. Także gratulujemy i tu rozmawialiśmy z panem marszałkiem, że setki milionów złotych de facto płyną z rządu, ale pan marszałek dorzuca drugie tyle albo i więcej, także tutaj cieszymy się, że naprawdę włącznie mówię, jeśli chodzi o wszystkie inwestycje w ostatnich latach, także cieszymy się, że absolutnie udało nam się zmienić filozofię, szanowni państwo, która przyświecała naszym poprzednikom. Filozofię taką, że ściana wschodnia, a zwłaszcza ten pas przygraniczny, no miał być po prostu zaniedbany. Tutaj nie szły nigdy w życiu takie pieniądze, tak? Pan starosta to absolutnie potwierdzi. Nikt nawet nie marzył o takich środkach na rozwój gmin, powiatów, właśnie chociażby ziemi sokólskiej. Chciałbym tylko zaręczyć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości pana premiera Mateusza Morawieckiego nadal będzie robił wszystko, szanowni państwo, jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, jako samorządowcy, będzie robić wszystko, żebyśmy takich dni jak dzisiaj mieli znacznie więcej. Wszyscy wiemy, że to jest doskonały kolejny dzień dla powiatu sokólskiego. Jak wszyscy pamiętamy, w poprzednim rozdaniu rządowych środków powiat sokólski rozbił bank, to było ponad 80 milionów złotych na infrastrukturę, na drogi w powiecie sokólskim. Dzisiaj możemy mówić o kolejnych 40 milionach, które trafią właśnie tutaj. To pozwoli zbudować nam kolejnych kilkadziesiąt dróg i tego serdecznie panu staroście i wszystkim współpracownikom gratuluję, bo nowe drogi to nie tylko polepszenie infrastruktury, ale to także rozbudowa i budowanie lepszego klimatu dla lokalnego biznesu. Tutaj wcześniej było wspomniane, że potrzebujemy tych nowych miejsc pracy, potrzebujemy tworzyć takie środowisko, żebyśmy mogli tutaj zostawać, żeby tutaj zostawały rodziny, rodziły się dzieci, ale tu jest też potrzebny biznes i do biznesu potrzebna jest infrastruktura, którą wspólnie z rządem i samorządem już od kilku dobrych lat skutecznie robimy. Wszyscy widzimy, co dzieje się w Polsce za czasów rządów Mateusza Morawieckiego. Polska staje się piękna, Polska staje się zupełnie innym krajem niż ten, który był jeszcze kilka lat temu. To jest piękny, cudowny kraj, natomiast nasze województwo też zupełnie się odrodziło. To było troszeczkę, można powiedzieć, zaniedbane tereny, teraz stają się piękne, rozwijają się nie tylko, że dorównujemy do reszty Polski, ale my po prostu jesteśmy lepsi od reszty Polski. Środki, które do nas płyną, nie są ani mniejsze, ani gorsze, rozdysponowane są i wykorzystywane tak wspaniale, że naprawdę nasze województwo kwitnie i jest piękne. Bardzo się cieszę, że akurat tak duże środki spłynęły do powiatu sokólskiego i do wszystkich gmin, które się w tym powiecie znajdują. Spotkanie jest bardzo, bardzo istotne, dlatego iż powiat sokólski otrzymał pieniądze na przebudowę dróg w mieście Sokółka. To jest dla nas bardzo, bardzo było ważne. Są to jedne z ważniejszych dróg
które chcemy zrealizować w tej kadencji. Przede wszystkim ulicę Targową. Drugi raz przystępujemy do przebudowy ulicy Targowej. Poprzednio niestety, ale z wiadomych przyczyn nam się nie udało. Gmina Sokółka nie chciała zrealizować tej inwestycji. W związku z tym w tej chwili w taki sposób ustawiliśmy montaż finansowy, żeby nie trzeba było tego realizować z gminą Sokółka. Wiecie Państwo, jak to wygląda. No nie, to sfatygowana jest ta cała droga, 1/3 miasta, tam tak naprawdę spływa woda z 1/3 miasta, odwodnimy to, tą ulicę, stworzymy parkingi po drugiej stronie, tutaj po tej stronie, od strony kościoła są parkingi, natomiast po drugiej stronie po to, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają na Targowicę, mogli spokojnie korzystać z tych parkingów, żeby nie brudzili w błocie. Najzwyczajniej w świecie stworzymy ciąg pieszo-rowerowy. No i przede wszystkim ten sfatygowany asfalt wymienimy, tak? To będzie całkiem wizerunek tamtego miejsca się zmieni. I co najważniejsze, już nie będziemy musieli liczyć na gminę Sokółka, czy da nam te pieniądze, czy nam nie da na ten wkład własny. Już w tej chwili montaż finansowy inaczej stworzyliśmy. Oczywiście ulicę Zabrodzie, no nie, bo pozyskaliśmy na ulicy Zabrodzie, bardzo nam na tym zależało, bo ona jest w złej kondycji, ta ulica, i przebudujemy ją. I zależało nam na tym, żeby przeszedł wniosek gminy Sokółka o przebudowę mostu na ulicy Marii Curie-Skłodowskiej, bo ten z ulicy Zabrodzie po prostu to będzie się jeden ciąg taki jezdny, i zależało na tym, żeby to przebudować. No i a w prawo, jadąc w kierunku ulicy Górnej, całą ulicę Górną przebudujemy, ciąg pieszo-rowerowy, tak? To było dla nas też bardzo, bardzo istotne. No kolejne pieniądze, aż 6 milionów złotych na przebudowę tutaj całego ciągu pieszo-jezdnego przy naszym cmentarzu, przy kolegiacie naszej. I tutaj od ulicy Mickiewicza pociągniemy taki ciąg jezdny aż koło tej Alei Lipowej wzdłuż muru do ulicy Mariańskiej, a druga odnoga w stronę ulicy Witosa. I tam przy ulicy Witosa zrobimy parking, po to, żeby ci, którzy przyjeżdżają na groby, mogli tam spokojnie postawić swoje samochody. No i oczywiście ta alejka od kościoła, ta alejka lipowa aż do grobów, do ołtarzu polowego przez tutaj koło grobów tych z 1920 roku żołnierzy poległych, też stworzymy taki ciąg pieszy deptak, po to, żeby tam po prostu to wszystko wyglądało ładnie, żeby nie było tam już błota. Odnowimy to wszystko. Chciałem podziękować bardzo serdecznie panu Grzegorzowi Pulowi, naszym wszystkim parlamentarzystom, którzy nas wspierali przy pozyskaniu tych inwestycji, ale szczególne słowa podziękowania kieruję do księdza Jarosława Ciuchny, który księdza proboszcza naszej kolegiaty, który po prostu podjął decyzję o przekazaniu, dzięki zgody kurii, o przekazaniu tego terenu, tego ciągu pieszo-jezdnego na rzecz powiatu, i możemy dzięki temu zrealizować tę inwestycję. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze tak chciałbym podziękować panu. Kolejne rozdanie środków rządowych, tym razem na drogi. Powiat Sokulski jak zwykle potrafił zdobyć bardzo dużo środków. 20 kilka milionów na przebudowę dróg w samej Sokółce, ale także w sąsiadujących gminach. To na pewno polepszy stan bezpieczeństwa. Drogi będą lepszej jakości, bardziej bezpieczne. Łatwiej będzie dowieźć dzieci do szkół, ale i także firmy na tym skorzystają. Gratuluję powiatowi skuteczności. Niech dalej to tak funkcjonuje.